tutaj Sandy, Amelia i Ola, czyli my trzy! Kochani, witajcie na naszym kanale w dzisiejszym odcinku challenge Kto zna mnie lepiej? Czy Sandy, czy Ola? Słuchajcie, będę zadawała 10 pytań, a dziewczyny będą tutaj na tych kartkach zapisywały swoje odpowiedzi i zobaczymy, która zna mnie lepiej. Bez zbędnych przedłużeń, lecimy z pierwszym pytaniem. Bardzo prosto. Wolę być przed czasem nawet 30 minut, czy nie przeszkadza mi, kiedy się spóźnia? Szczerze? Kwestia czasu i momentu, w którym się znałyśmy. Teraz? Myślę, że jest całkiem inaczej. Nie, teraz tak jak jest tak samo, ale mnie już to nie boli. Dokładnie. No. Dalej bolisz, ale ci nie przed, przychodzi. Ale... Przed. Ja, słuchajcie... Ale no co, z nami ci się zdarza spóźnienie. No, dlatego już mam taki bardziej chill do tego, ale jednak faktycznie zawsze wolę być nawet te 30 minut wcześniej, bo jakoś nie wiem, takie mam w serduszku, że kurczę, ktoś tam nie. Ja tak nie mam. Ja tak też nie mam. Okej, okay, dobra. Lecimy z drugim pytaniem, które jest również proste. Okej. Okay. Okay. Zakupy online czy stacjonarnie? Czekajcie, bo ja wolno. W sensie stacjonarnie. Stacjonarnie? Tak, stacjonarnie. Bo wolisz chyba raczej przymierzyć, bo tak działam w szkole, żebyś był kiedyś, aby nie musisz przymierzyć. Mhm, dokładnie. Nawet dzisiaj mówiłaś, że tak. Dzisiaj im powiedziałam, że nie mam humoru, bo mam walizkę, a muszę wszystko przymierzyć. Lecimy z trzecim pytaniem. Również bardzo proste. W ogóle mam jakieś mega super proste pytania, no serio. Jakie miasto uwielbiam? Easy, proszę państwa. Takie łatwe. Ale ja Bazgrolę zauważyłam. Wrocław. 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 Dokładnie tak. Wrocław. Kto mówi o sobie najwięcej? Ciekawy, czemu tak dobrze cię znamy. Kolejne proste pytanie. Jaki jest mój rozmiar buta? Ja podam, który kupowaliśmy ostatnio w sklepie. Okay, to a to zależy od sklepu. No, tak. Też chciałam powiedzieć, takie buty ogólnie muszę kupować z Nike'a. No, bo ja rozmiar mam 36. Także obie macie punkt. Tutaj wy się musicie naprawdę szczegółowo odpowiedzieć. No nie. Szczegółowo. No, nie, tak nie lubię. Dobra. Co zamawiam najczęściej w McDonaldzie? Nie. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Szczegółowo. Ja nie chodzę z tą nigdy do Maca. Szczegółowo musi ja być. Ja nie lubię Maca. Ale to jest takie... No po prostu jak ktoś to powie, to każdy wie, że to ja zawsze zamawiam. A ja wiem! Rozpisują. Okej. Okej, dobra. A tutaj co masz? Mam tak. Two for you, bez ogórków i bez... jak to się co napisałam? No bez tego, musztardka. Okej. Okay. Powiem wam tak, że jeśli mam być szczera, obie nie napisałyście dokładnie, bo jem zawsze kole. Jeszcze kole. Dzięki, Amelia, za info. Biorę zawsze kole, frytki, okej. Okay. Chociaż też nie zawsze, bo jak jest tufory, to jest albo kola, albo frytki, ale tutaj wam, okej? Okay? Cheeseburger bez ogórków, cebuli i musztardy. Tak, myślę, że bez cebuli. Ona nie napisała musztardy, a ty napisałaś bez ogórków musztardy, ale z cebulą. Dobra, ale ja tą cebulę ja zawsze cię odejmowałam, kiedyś to mawiałam. Ale pisałaś frytki. Ale tufory nie napisałam. To jest od razu. Ale okej, okay, tutaj też frytki. Macie po pół punkta, bo żadna z was nie napisała dokładnego zamówienia. Mega prościutkie. Jak się nazywają moi rodzice? Nie, no nie, gadasz, co ty gadasz? Oczywiście mama to coś sądzę, się to dziewczyny od razu pierwsze co napiszą, a tata? Ej! Jak mi tatu się nazywa? Ja mam jakieś przeczucie, że on się nazywa na... Cicho, ale... Dobra, możecie zapytać się o na przykład pierwszą o literę. Nie, to musicie się zapytać, ja mam powiem, czy tak, czy nie. Żeby nie było, że druga sobie tak to... Jakie wybieramy? Nie, dobra. Nie? Ej, no dziewczyny, wyobraźcie sobie mojego taty na Instagramie. William, czekaj, jego modę, widzę jego twarz. Tak, 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 to ta litera. Nie patrz za mnie. Nie patrzę. Dobra, do ciebie dam taką podpowiedź, ale to będzie minus pół punkta. Nie, to nie, to nie. Czekaj, ja... to napróbuję. Pokaż, co masz. Okej. Okay. Poczekaj. Jakie oczy. Ej, ja nie wiedziałam, że to będzie takie trudne pytanie. Albo... Tato, serdecznie cię pozdrawiam i przepraszam, że dziewczyny nie znają twojego imienia. Ja zadzwonię po dzisiejszych nagraniach do mojego taty i tata się im przedstawi ładnie. Ale ja nie mam pamięci, tak mówią w ogóle, wiecie, ja mam pamięć do twarzy. Jak widzę jakiegoś człowieka, widzę go przede mną, to ja wiem, kto to jest, ale... Okej. Dobra, dam jakiś randomowy, ale po prostu mam to na końcu języka. Mogę dać ci podpowiedź, ale to będzie za pół punkta wtedy, jak trafisz. To ci napiszę, żeby nie było, żeby Ola tutaj nie zgarnęła przypadkiem. No nie patrz! Wiem, która, nie wiem, jak ma na imię. Dobra, dajmy. Dobra, no. Wiem! Tak, Sandy, miałam imię! Wiedziałam to, ale miałam laga, czy to jest na pewno, bo tutaj Ola niestety nie zgadła, co to miałaś? Mirek, Mirosław, to jest to jedno i samo imię. Też to miałam. Tak?
Mirosław? Mirosław i Mieczysław. Mi się kojarzyło dziś ale Marek albo Mirosław, czyli to samo? Okej, okay, ale ja zgadłam pierwszą literkę. Przynajmniej. No dobra. Ja nie wiedziałam, pani Asiu. Pani Asiu. Takie obcne nie przewidziałam. Teraz sobie jestem bardziej nocny Marek czy lenny ptaszek? To jest ciężkie, bo do szkoły. No jak teraz patrząc na mnie? Z czym jest mi lepiej? Okay, szczerze, nie wiem, bo Amelia jest zmienna i na przełomie tego roku zmieniła się o 180 stopni. To prawda? Więc teraz ja dam ranny ptaszek. Ranny ptaszek, tak. Ranny ćwierćwir napisała. Ranny ćwierćwir. Ja potrafię być jakby nocnym Markiem, ale czy siak rano wstać. Ale jeśli chodzi o to, no więcej ludzi chyba mam wrażenie, że funkcjonuje w nocy niż to, że rano wstaje. Co mnie przeraża? Fobia. Ja wiem. Ty też tam wiesz. Nie podpowiadaj. Wiem, ale nie wiem, czy to jest taka banalna rzecz, czy się taka głębsza. Szczerze? Nie podpowiadaj już bardziej. Nie. Chodzi o banalną? Nie mogę powiedzieć, bo już wygrzę swoją podpowiedź na całą inną część odcinka. Oj, tutaj było coś zmieniane! To było coś zmieniane! Bo nie wiedziałam, że to jest takie głębsze, czy to jest takie... A co chciałaś pisać? Samotność? Okej, no to też mnie przeraża, ale to jest bardziej takie dogłębne, a to chodzi o taką stricte fobię. Pająki. Czyli pająki, arachnofobia. Kolejne pytanie. Jak do mnie wołają w szkole? A. Macie możliwe trzy ksywki macie do pisania, nie? Kuszti? Kuszti. Nie, ogólnie kuszti, kuształka, kryształek. No, czyli zgadłeś. Także zgadłyście, super. Okej, okay, czyżby ostatnia karta? Chyba ostatnia. Ostatnia? Okej. Okay. Mega, mega proste pytanie. No dziewczyny, się tego nie zgadniacie, to ja nie wiem, co z naszą przyjaciółką będzie. Okej. Okay. Gdyby nie śpiew, to co chciałabym robić? Są dwie poprawne odpowiedzi, możecie wybrać którąkolwiek z tych. To jest logiczne, proszę Państwa. To jest logiczne. No, tylko to się nie odpowiedziała. Psychologię? Psycholog. Super, brawo. Drugą opcją było ewentualnie aktorstwo. Moje marzenie też było występowanie w musicalach, także... Gratulacje! Jakby się nie wygrałaś punkta, bo na pewno ja pomyliłam się. Według mnie to twoje punkta jest naciągane. Mogłeś też napisać ofertę! Ja stwierdziłam, że już ta oferta była ciekła, jakaś taka, wiecie, pokryją mu schodzi. Tak, was kocham i tak super mega dużo o mnie wiecie. Także jeśli wam się podobał odcinek, koniecznie dajcie nam znać. I czy wy również tyle faktów, ile dziewczyny wiedzieliście o mnie. I co? Do następnego! Pa! Pa!